Ciągle się tylko krzywi. No to niech pani coś zrobi innego. Nie, niech pani się zrobi taki kombinowany rosołek. No. Dam pani kawałek szpondru, kawałek łatki, dostanie pani rurkę szpikową. No. I w porządku. Nie wiem, Eden, z ważki lu. Ale to trzeba. Naprawdę już 15 minut wyjścia. A dlaczego tu nie ma nikogo przy kasie? Zniknie zaraz. Dwa 40 kasa. Dziękuję panią. Do widzenia. Ja pan każe na obiad. Zapytaj się pan na Adelę. Słuchaj, no. Ganiaj na górę. Dlaczego Magda nie schodzi do kasy, no? Panienka jeszcze śpi. Panienko! Ojciec się gniewa, że panienka do kasy nie schodzi. Ja chcę pełno ludzi. Nawet wyspać się nie dadzą, no. Mam dosyć tego wszystkiego. Może ojciec kasjerki wziąć? Nie stać nas na to, czy... Prędzej, panienko, prędzej. W sklepie pełno ludzi rady tej dać nie mogą. Już nie idę. Dotychczas sprzedawałem darmo z powodu braczka sierki. Już, Ale pana Magdzia też nikt nie dziś wygląda. Udały się panu córki, panie nie zajrzeć. Dziękuję pani za dobre słowo. Jeszcze dołożę pani kawałek rurki. Przyda się na rozwój. Do widzenia, pani. Pani płaci? 2,40. No, widzę, że interes dobrze idzie. Proszę pana, panie Biesiadowski, pan będzie laskaw podpisać. Za wołowinę 140 zł. Panno Magdo, a może pani pójdzie dzisiaj ze mną do kina? To mówi, trzeba mieć szczęście. Panie Biesiadowski. No. Mam dziś pewniaka na wyścigach. Zagra pan ze mną do spółki. I panie, pańskie pewniaki już mnie dosyć kosztowały. Pan nie umie typować. Tak pan mówi. Wczoraj grałem na Wisusa i wziąłem 40 zł za piątkę. Śliczny konik. Co? Panno Magdo, niech pani zobaczy. On w tym roku wygra derby. Ładny, co? Co to jest? Ja konia pokazuję, a panna Magdalena kawalera wiedzi. To jest właściciel stajni, pan Runicki. Wielki magnat. Niech pani tak nie patrzy, bo pani się jeszcze w nim zakocha. Pan majster. Magda, obliczyłaś już pana Biesiadowskiego? Wszystko załatwione, panie Nieczej. A słyszałem, że pan sobie kamieniczkę stawia. Ale chcesz robić? Całe życie, panie szanowny, się oszczędzało, żeby zabezpieczyć te moje córuchny kochane. Patrzaj pan. To by to wziął takie potwory bez posagi. Takie córeczki to nawet i bez kamieniczki by się wzięło. No tak. Wstydu mi nie przynoszą. Niedługo to jeśli buchalter będzie niepotrzebny. Prawda, Magdyś? Uważa pan, Magdzia chodzi na wieczorowe kursy buchalteryjne. Będzie robiła sama bilansy. Tatku, już niedługo obiad. Zaraz. Proszę pana, może pan na obiedzie zostać? Nie mogę. Już człowiek wierzy w cuda i śmieje się na glos. A czasem tak jest dziwnie, czy to natury błąd, że dobrze ci, a płaczesz nie wiesz skąd. To nic, że w oku błyszczył zach, bo cały świat to ty.
popłakać lub drze. Świat zbywa nas tysiące trzecim na tego właśnie śnie. Ty nie masz pojęcia, jak mi jest przyjemnie, jak jesteś, to wesoła. Powiem ci, tak mi jakoś niebiesko w środku. Jakby ktoś świczkę kolorową zapalił. Ale nie spalej dziś wcale, po obiedzie musisz się zaraz położyć. A tak, żeby muros, dziękuję. Nie, nie. No nie, ale bez żartu trzeba się położyć, bo ja już od czwartej godziny rano na tych nogach drepcę. Patrzcie. No Boga świętego. La la, la la. La la, la la, patrzcie. Ale będą mi się na pewno wilki śniły, bo sam przed chwilą byłem. No, jest tu. Masz drobne na tramwaj? Mam biletę, do widzenia. Do góry, tam, do góry. Korica, prawda? Tak, proszę pani. Proszę cię, zostaw tę paczkę w szatni dla pana reżysera Bończyk. Tylko moje dziecko nie zgub, bo to są projekty kostiumów dla naszego zespołu. To dla pana reżysera Bończyk. Proszę bardzo. Życie jest piękne. O, tak naprawdę piękne. Jakieś światła, a nie ta sala. Dole, takie zmiłe światełka. Zdaje
zrobić spokój. Jutro już o czwartej ma wiatki. To wiatka, wiatka. To się wydaje, że cały świat się kończy u nas na tam. To jest jeszcze inne życie. Piękniejsze i jaśniejsze. Palcami wytykali, żeby nasze uczciwe nazwisko po bałaganach szargali. Tak, jak można tak mówić? To twój zawód i ciężka praca. Milcz! Milcz! Głupia jesteś! W głowie ci się przewróciło. Więcej do tej szkoły nie pójdziesz, ani mi się waż wieczorami znowu wychodzić. Na krok! No nie bez już, no. Wyjść, ten niebez, Marzyś. Przecież mnie tylko twie dobro. Przemłoda jesteś, głupia, ty sama nie wiesz. Płakać i spać, no. Ja tu mam jeszcze jedną, najnowszy przebój, Złotej Maski. Kto pije herbatkę, ten ma życie w kratkę. Ale faktycznie, słuchajcie, no przecież. Świat mógłby pierwsze do kalendarza wpisać. Przecież on tak mówi, jakby z drukowanego czytał. Dzięki ci, niewiasto, za drożdżowe ciasto. Szwagier. Zobacz, no ciągle to tango grają. Magdzia, pytam naszego. Polkę. Wiecie, Polkę taką na cztery fajenki. To ja zatańczę. Stary ty kowala. No to już. Dajcie. Szwagier z targówka przyjechał. Dziękuję pani. Panu Magdo, ktoś przyszedł do pani. Do mnie? Ktoś z teatru. Dobry wieczór.
Pani Kramnicka prosi, żeby pani zaraz jechała do teatru. Jedna z panienek nogę zwichnęła. Przyjść na zastępstwo. Boże, ja na zastępstwo? Już się ubieram. Wynoś się pan. Ale już. Ależ proszę pana, tam córka nogę zwichnęła. Jak zwichnęła, to pogotowie wezwać. A moja córka nie pójdzie razem, jest pan. Dobranoc. Nie skończy, wszystko w porządku. Bawcie się państwo dalej, grym się nie przejmować. Magda! Dokąd? Przecież tatko słyszał, do teatru nieszczęście się stało i ja... Nie pójdziesz. Pójdę? Muszę iść, nie dam się tu dłużej trzymać. Ojciec chce, żebym całe życie siedziała w jachcie, a nie chcę, nie chcę! Magda, zostań! Magda, Magda, wracaj w tej chwili! Albo wrócisz zaraz, albo mi się więcej... Nigdy na oczy nie pokazuj, słyszysz? Nigdy! Ta nieczajówna, ta wtoreczka ze złotej maski. Ach tak, królowa Pereł, nieczajnego. To mnie się bawi.
Królowa Pereł. Nie wiem, nie wiem. Wiesz, kto cię tak kokietuje? Ksawery Runicki, właściciel wysokich progów. Runicki? Ten, co ma... Ale ty jesteś ze mną w publicznym lokalu, mam prawo żądać, żebyś mnie nie ośmieszał. Ale Mireczko, dajże spokój, no po prostu zdawałeś. Zdawało mi się. Widziałam, przecież kupowałeś jej kwiaty. No wiesz, zwracać uwagę na takie glup... Dla pani nie czajówni. Dla mnie? Ksawery Runicki. Runicki? Słyszycie, nadzwyczajny. Czy wiesz, ile taka perła jest warta? Mając na oko, najmniej 1000 złotych. 1000 złotych? Ja nie mogę tego przyjąć. Trzeba to natychmiast odesłać. Zupełnie goła, o. Faktycznie, moja pani. Wstydu nie masz, by się tak ludziom pokazywać. Jak to on wydziwiał, że się Madejowej córka zmarnowała. A no właśnie. A sam swojej to nie umiał dopilnować. No. Wszystko, moja pani, zależy od wychowania. No, na mój rozum, jak dziecko na złą drogę idzie, to tylko wina rodziców. No, tak. Czego? Po coś tu przyszła? No, co ja ci złego zrobiłam? Przebacz mi, tatku, przebacz. Ja was kocham, bardzo kocham. Prócz was nikogo nie mam na świecie. Tatku. Kochasz. Właśnie mieliśmy tego dowód. Czym dla ciebie ten dom? A czym dla ciebie ojciec? Posłałeś na lekki chleb i na lekkie życie. Tatku, zrozum, to nie jest lekki chleb. To bardzo ciężka praca. Poszłam na scenę, bo takie było moje powołanie. Moje przeznaczenie. Nieprawda. Przeznaczeniem człowieka jest być tam, gdzie go Pan Bóg postawił. Taki to i teraz świat. Każdy chce luzem chodzić. Każdy chce tylko dla siebie, tylko dla siebie. A to grzech. To ciężki grzech rodzinę za nic mieć. Tu się urodził, tu twoje prawo być ze swoimi. I w radości, w strapieniu. Rodzina to wielka rzecz. Potom żył. Potom uczciwie pracował. Żeby mu teraz ludzie w oczy się śmieli. Własnej córki upilnować się potrafiłem. Ano, doczekałem się na stare lata. To nieprawda, tatku, nie wolno ci tak mówić. Idź, Magda, i więcej nie przychodź. Tyle mi przynajmniej wstydu zaoszczędzić przed sąsiadami.
Boże, tu my cię wszyscy kochamy i ojciec także tego się radzi. To dla mnie zawsze bardzo dobra. A wiesz, Edek dał ci syna za powiecie. Powierzamy się niedługo. Chyba ty umiem. Nie będę na waszym ślubie. Nie chcę się ojcu przeciwiać. Wyjadę stąd jak najdalej. Królowa Perel odesłała mi szpilkę. Jakaś ambitna bestia. Co ty myślisz? Myślę, że po prostu dała ci kosza. Co? Ciekawe. A jeszcze nie wiadomo. Czekaj, zobaczymy. No, właśnie. Halo? Co mówi? Pan Runicki. Już pan się wówczas zapewne omylił. Szpilka do krawata nie była mi potrzebna. Ależ pani mnie źle zrozumiała. Ja po prostu nie miałem pod ręką innej szpilki. Nie, stąd znowu. Bardzo bym pragnął panią zobaczyć osobiście, ażeby móc wytłumaczyć to nieporozumienie. Niestety nie mam czasu. Wyjeżdżam. Dokąd? Nie, no to nie jest tajemnica. Jadę do Gdyń. O, bardzo żaluję. No trudno. W takim razie do widzenia. No wszystko na najlepszej drodze. Skąd się pan tutaj wziął? Ma pani ze mną spotkać się, pan dogonić samolotem. No, kiedy pan zostanie na statku? Tak, mam już powrót odcięty, muszę zostać. Nie rozumiem, więc jedzie pan tylko dlatego? By wyjaśnić, że nie chciałem pani konserwą urazić. Ależ to szaleństwo. Dla królowej Perel oparto nawet. To zdjęcia z polowania w Afryce. To moja stajnia, Sido. To nieważne. Mnie niech pan powie. Nie. No. To moje zdjęcie. Jak pan pięknie wygląda na koniu. Podoba się pani? Bardzo. Niech mi pan podaruje to zdjęcie. Ależ naturalnie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. A tu nasz palac, który wchodzi w drogę. Jaki wspaniały. Ładniej niż w łazienkach. Pomyśleć, że to wszystko własne. Taki pan musi być szczęśliwy. Proszę jaśnie pani, licytacja wysokich progów nieodroczona. Pan Ksawery nie wpłacił do banku ani grosza. Boże, znowu! A były ostatnie pieniądze z kasy. No i co będzie, panie Pieczynga, co będzie? Proszę jaśnie pani, nie widzę ratunku. No więc co pan chce przez to powiedzieć, że pójdę pod kościół z torbami? Tego nie mówię, proszę jaśnie pani, ale uratować wysokich progów to się chyba już nie da. O, Dziu. Ach, nie moja chusteczka. Ci zapasy na mnie biją. Taka tragedia wisi nad nami, a mój syn bawi się jak gdyby nigdy nic.
panno mato. Dlaczego pani ostatnio mnie unika? Czy pani źle czuje się w moim towarzystwie? Nawet wtedy dobrze. No więc dlaczego pani stroni ode mnie? Bo czuję, że jestem dla pana tylko jeszcze jedną więcej przygodą w życiu. A ja się na przygodę nie nadaję. Już panno Magdo, nie można tak mówić. Pani nie ma pojęcia, jak ja bardzo przywiązałem się do pani, jak panią naprawdę lubię. W Warszawie będziemy się również spotykać, prawda? Nie, nie będziemy się spotykać. Bo i po co? Jesteśmy w tak różnych światach. Tyle nadziei. Widzę, że pani jest dziś wybitnie nie w humorze. A może byśmy tak przeszli do baru? Tam będzie wesele. Przepraszam pana, pan Rynicki? Tak. Będę się dla pana. Pani nie wybaczy. Coś złego? Nie. To przeciwnie. Bardzo wesoła wiadomość. Tak, bardzo wesoła. Co się panu stało? To niemożliwe. Niestety to prawda. Okłamałem panu. Jestem zrujnowany. Ta podróż. Ostatni uśmiech twojego zmarnowanego życia. Teraz już koniec. To jest tylko śmierć. Nie mów tak, Veri, nie zrobisz tego. Nie wolno ci tego zrobić. Kocham cię, Veri. Słyszysz, teraz wiem na pewno, że cię kocham. Zastanów się, jestem nędzarzem. Nie jestem wart twojej miłości. Zasługuje tylko na pogardę. Nie, Veri. Dawniej dzieliła nas przepaść, teraz jesteś mi bliski, bardzo bliski. Jestem szczęśliwa, Veri. Bardzo szczęśliwa i nigdy cię nie opuszczę. Magdoś, kochana. Wyszła za mąż. Czytałaś? A do nas ani słowa. Wstydzi się nas. A co? Tatko chciał, żeby może o błogosławieństwo prosiła. Przecież ją tatko za drzwi wyrzucił. Veri, tak się boję. Co na to powie twoja matka? Ładna, ładna. Ale jak mogłeś tak zlekceważyć matkę? Żenić się bez mojej wiedzy. I to w tak tragicznej dla nas chwili. Po prostu zakochałem się. Zakochałem się. Wszyscy runiccy byli zawsze kochliwi i lekkomyślni.
czy ty pomyślałeś, co z nami teraz będzie? Przecież wysokie progi są stracone. Ale mamo, uspokój się. Licytacja odroczona. Odroczona? Tak. Magda to prawdziwy skarb. Nie, no ale cóż z tym może mieć wspólnego? Twoja Magda. No to tylko jej zasługa. Dzięki niej stary Raszewski zmiękł jak wosk. I nie tylko, że odroczył licytację, ale nawet udzielił nam dalszej pożyczki. Mamo, sama się przekonasz, że Magda to dzielna i kochana dziewczyna. Zobacz. Ale kim jest właściwie ta moja synowa? Napisałem to już mamie. Magdalena Nieczaj. Była artystką. A, no tak. Jesteś dość wielkim panem, aby się z tym nie liczyć. Ale kto ją rodzi? Jaka to sfera? No, pochodzi z mieszczańskiej rodziny. No, w naszych czasach to nie odgrywa żadnej roli. No, ale chyba wolno mi wiedzieć, kto wchodzi do mojej rodziny. Z jakiego to gniazda. Nie rozumiem, dlaczego robić z tego tajemnicę. Te mamy indagacje są naprawdę męczące. No więc co, powiedz, kupiectwo, przemysł? Ojciec Magdy jest kupcem, no jakby to powiedzieć, przedsiębiorcą mięsnym. Mięsnym? Co to znaczy? No trudno, nic na to nie poradzę. Jest rzeźnikiem. Wary, moja chusteczka. Leży przy mamie. Siódme poty na mnie biją. Mój syn i córka, rzeźnik. Nie, to mi przez gardło przejść nie może. Ale niech mama zrozumie, że Magda uratowała mi życie. Gdyby nie ona, strzeliłbym sobie w lep. Ale nie strzeliłbyś sobie, nie strzelił. Ale... Boże, co my teraz robimy? No? Co powie na to cała nasza rodzina, sąsiedzi? Niech się mama uspokoi. Boże, rzeźnik. Nie, skandal niebywały w nasferze. Czy nie rozumiesz, że córki rzeźnika nikt nie zechce przyjąć za własnymi stosunki? Trudno. Kocham Magdę, jestem na wszystko przygotowana. Ale dlatego ja mam cierpieć. Nie, musisz wpłynąć na twoją rolę, żeby przynajmniej do tego się nie przyznawała. Trzeba to utrzymać w tajemnicy. Magduś! Przepraszam cię bardzo, że cię samą zostawiłem, ale miałem przeprawę z matką. Chciałbym z tobą pomówić. Wiem już, o co chodzi. Matka mówiła bardzo głośno. Kiedy ja naprawdę jestem innego zdania, no ale względy towarzyskie rzeczywiście wymagają. Żebym się wyparła swojej rodziny, żebym klamała, tak? Ależ to nie żadne kłamstwo, Magduś. Po prostu trzeba o tym na razie nie mówić. I chciałem cię prosić o jedno, jakby ci dopowiedzieć, żebyś na razie przestała się komunikować. Siostro, o to ci chodzi. Ale kochanie, tylko chwilowo. Potem się wszystko ułoży, ludzie zapomną. A wiesz, jacy są złośliwi. Ja niestety muszę liczyć się z opinią rodziny i sąsiadów. O Magdyś, proszę cię, zrobisz to dla mnie? Dobrze, Wery. Nie chciałabym, żebyś miał przykrości z mego powodu. No, dziękuję ci, proszę. Opasy trzeba będzie sprzedać. Tak jest. Pierwszego musimy spłacić ratę do banku rolnego. Tak. Niech pan pamięta o tym, panie Pieczynga. Nareszcie, jaśnie panie, zrobiła jakiś porządek. Jeżeli tak dalej pójdzie, to Bóg da, że wypłyniemy. Proszę, panie Pieczynga. Dziękuję. To znów rachunki. Dosyć tego dobrego, zamęczysz mi się. Nie przeszkadzaj, Weri. Dlaczego? A kto miał dziś młyna? Rozkaz, moja królowa. I wiesz, jak tak ciągle wizyty, zabawy, bale, wyścigi. Była moja siostra, wyraźnie słyszała mi głos. Dajże spokój, zdawało ci się. Po prostu jesteś zdenerwowana. Zresztą i tak nie mogłabyś się z nią przywitać.
Obok stał hrabia Sawicki, baron Wolski, hrabia Gucio i Mira. No toż byłaby kompromisacja. Do wiary, nie do wiary. Córka rzeźnika. C'est terrible. A mówili, że to wolyńska linia, nie czają. Wolyńska linia. Solcowa, moi państwo, mają jatkę na solcu. Jatko? Coś podobnego. Nie, to niemożliwe. Proszę, proszę, możecie się osobiście przekonać o tym, skąd się wywodzi pani na wysokich progach. Moje uszanowanie. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Dzień dobry, panu. Czym mogę państwu służyć? Poproszę pana o móżdżek cielęcy. Móżdżek. Dla mojego przyjaciela. Móżdżku, panie dobrodzieju, głupie głowy nie zmądrzeją. Przepraszam, czy państwo tutaj na prześmieszki przyszli? O, nie. Skąd, proszę pana, my zupełnie serio. Ja właśnie poproszę o dwa muszki. Dwa muszki? Tak. Służę panu. A dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo pana przepraszam, że się ośmielam, ale zdaje się, że łaskawy pan był na wyścigach razem z panią Runicką. Och, tak, rzeczywiście. Przepraszam bardzo. Jeżeli się nie mylę, właśnie mam przyjemność z siostrą pani Runickiej, tak? Tak, tak. Pani Magda Runicka to moja siostra. O, a pan jest zapewne szwagrem. Owszem, zgadza się. Kamionka jestem. A co tam słychać w wysokich progach? Ja... O, dziękuję, zupełnie dobrze. Właśnie prosili nas, żebyśmy przejeżdżając oddali państwu ukłon. Bardzo dziękujemy. A dlaczego państwo nigdy nie odwiedzą rodziny? Czasu się nie ma, proszę pana. Interesu trzeba pilnować. No i nie wiem. Czy to siostrze sprawiłoby przyjemność? Ja? Wizyta rodzonej siostry? Jestem przekonany, że pani siostra bardzo się ucieszy. Zrobiłaby jej pani miło niespodziankę. Nieraz nawet wspominała o tym. Powinna pani się tam wybrać w najbliższą niedzielę. Właśnie. Służę panu. Dziękuję panu. Ile patent? Jeden złoty. Służę panu. Dziękuję. Baronie? Szczęść Boże. O, do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia w wysokich progach. Bardzo przyjemni ludzie. Wcale nie zadzierają nosa. A może byśmy tak pojechali rzeczywiście w niedzielę, co? A co ojciec na to powie? Jak się nie dowie, to nic nie powie. No powiemy. O, powiemy, że pojechali do ciotki na grob. Mogę, proszę bardzo. Do szwagru mogę jechać. Przecież jestem człowiek familijny. By zobaczyć się z rodziną, jedźmy moją limuzyną. O! Panie, drogi panie. Do kogo? My do pani Runickiej. Dziś jeszcze pani żadnych interesów nie załatwię. Proszę przyjść jutro do administracji. Nie, my nie do administracji. My do teraz przyszliśmy. Do rodziny, w odwiedziny. Proszę zaczekać.
Cieszę się, pani. Siostra jaśnie pani przyjechała. Magduś! Madelciu! Siostra mi kochana, nie mogłam już dłużej wytrzymać. Bo tak się wam stęskniłam. Adelciu, co za niespodzianka. Moje uszanowanie dla pani Magdaleny. Tam drogą siostrzenicę, co ma zawsze śliczne lice. Magduś, kto to przyszedł? To moja siostra, Zeri. Szacunek dla szwagra. Bo bardzo mi przyjemnie. Magduś, może byś poprosiła gości na górę? Przepraszam, przeszkodziła? Nie, nie, skąd znowu? To po prostu zwykłe nieporozumienie. Ci ludzie... Ci goście to moja rodzina. A? Pani pozwoli, że jej przedstawię. Moja siostra, bardzo mi miło. Mój wuj, bardzo mi miło. Mój szwagier, bardzo mi miło. Przejdziemy chyba do salonu. Tu taki przeciąg. No i nie udało. Ach, no i znowu leżę bez dwóch. Co to za ludzie? Przepraszam państwa. To moja rodzina, mamo. Co? Rodzina? O, siódme płoty na mnie biją. Proszę o chusteczkę. Widział Jan? To i siostra i szwagier. Ładną rodzinkę nasz jaśnie pani zdepnął. Nie dowodzi. Mogą być zacności ludzie. Tylko, że sfera. Rozumie, Andzia. Mezalians. Jaśnie stara chyba tego nie przeżyje. Przy jej fochach taka kompromitacja rodzinna. Ale mój szwagier na derbach pierwszorzędnie się spisał. Nie potrzebowałem wstydzić się rodziny. Postawiliśmy z wujem 20 złotych i trafiliśmy po 60 złotych na łebek. Edek, co? Nie mów tak dużo. A dlaczego? Przecież dobrze się gada. Towarzyska rozmowa jest przyjemna i zdrowa. Czy pan tak zawsze wierszami mówi? Gdy są panowie i damy, wolę mówić wierszami. A brawo, brawo. Pan poeta pozwoli? O, dziękuję. Zegarko. Jak mówi moja stara, najlepsze są cudze cygara. Żeby wujek miał większe kwalifikacje, to by mógł być za literatę, a? Bardzo państwa przepraszam. Matce zrobiło się słabo. Ale już jest lepiej. Zaraz zejdzie do salonu. Na słabości jest najlepsze wypić czystą wódkę z pieprzem. Państwa przepraszam, ale na mnie już... Nie proszę, nie może pani do salonu. Nie, jakże się droga pani czuje. Ach, fatalnie, pani Miro. Fatalnie. Widziała pani taki wstyd, że nie. A Ksawer ukrywał to przede mną. Niech żeś się pani uspokoi. No, to się zdarza nawet z najlepszych rodzin. Żeś nie? Magdusz? Zdaje się, żeśmy nie w porę przyjechali. Nie, nie, Adelciu, bardzo ci dziękuję, żeś pamiętała o mnie. Jak ojciec się czuje? Milczy. Nic nie mówi. Taki dziwny zrobił się ostatnio. A teraz prędzej! Objeżdżamy! Do widzenia! Mam duże do widzenia!
Aleś mnie skompromitowała. Ośmieszyłaś mnie. Wery, nie mogę nam przecież wyrzucić rodzonej siostry. Ale nie wolno ich było zapraszać do salonu. Trzeba ich było gdzieś ukryć. Trudno. To moja rodzina. Nie wyrzeknę się ich dla nikogo i wcale się tego nie wstydzę. Ale absolutnie nie masz się kim chwalić. Twój ojciec wobec mnie zachował się jak gbur. Ręki nie raczył mi podać. Cholota. Wery, proszę cię, milcz! Co ty tu robisz, Mira? Ale papierosa jak widzisz. Jesteś taki zdenerwowany, Jerry. Nic. Głupko, nie warto o tym mówić. Pozwoli, że cię odbiorę, dobrze? No, Jerry, nie ma powodu do rozpaczy. Ostatecznie rzeźnik to jest uczciwy pas. Pisz sobie ze mnie. Wiem, że jestem śmieszny. Nie, Jerry, nie chcę. Po prostu współczuję ci. Kochana jesteś, Mirusiu. Dziękuję ci za dobre słowa. Chciałabym pojechać do Warszawy. Po co? Dziś imieniny ojca. Adela pisze, żebym przyjechała. Proszę cię bardzo, jedź. Właściwie teraz to jest mi wszystko jedno. Może jednak nie chcesz zostać sam? Nie. Proszę cię bardzo, jedź. Zabaw się. Ja mam tu jeszcze coś nieco do załatwienia. Wery. Ale nie gniewasz się już na mnie, Wery, prawda? Ależ nie, Magdyś, kochanie. Ja już dawno o tym zapomniałem. Tylko pospiesz się, bo 5:30 masz pociąg. Dobry trunek, łyknij szpagierku tego likierku. Wydbawmy się, by wesoło było. Niech nam żyje, naszych nie stroni. Co się stało, Wery? Mira, nie drażni. A teraz, proszę państwa, coś do słuchu.
Największy przebój złotej maski! Królowa Pereł! O! Co noc serce drży, czy los uśmiech da, czy też łzy. Bez tchu jak mgły okręty płyną w dal, lecz co jest w głębi fal, nie wie nikt. Precz! Precz stąd! Wszyscy, precz! Wynosić się! Ale już! Ale już! Lepiej tam nie chodzić. Z ojcem źle. Ale to już postąd, co się tam stało? Cicho, cicho, żeby tylko twojego głosu nie słyszał. Dlaczego? Przepraszam cię, Magdy, że pisałam. Nie wiedziałam, że tak będzie. Ojciec wysiadowski płytę przyniósł swoją piosenkę. Ojciec, jak tylko usłyszał twój głos, szał dostał. Aż tak mnie nienawidzi.
Dzień dobry, Magduś. Myślałem, że zostaniesz na noc w Warszawie. Zasiedziałem się w karczewce przy brydżu. Bardzo była ciekawa partia. Po co te kłamstwa, Ksawery? Widziałam cię w Warszawie. Wychodziłeś z dancingu. No tak, przyznaję, byłem w Warszawie. Naprawdę, zaciągnęli mnie gwałtem. Coś im nagle strzeliło do głowy, żeby jechać do Warszawy. Słowo ci daję, no, nie mogłem się wymówić. No a jak ojciec twój, no jakże się przyjął? Matuś, co się stało? No powiedz, kochanie. Powiedz, nie chcę mnie znać. Nienawidzi mnie. Ciebie też już straciłam. Nikomu nie jestem potrzebna. Matuś, no jak możesz tak nawet mówić? Wiem, nie kochasz mnie już, nie kochasz. Matuś. Marduś, kochana, co ty wygadujesz? No, trochę się zadziuszyłem. To się każdemu może zdarzyć. Wypiłem parę kieliszków za dużo. No, jeżeli chcesz, to naprawdę, na krok się z domu nie ruszę. Marduś, no nie płacz, maleństwo. No, proszę cię, no nie trzeba płakać. Kocham tylko ciebie, rozumiesz? Tylko ciebie kocham, Marduś. No. Chciałabym wierzyć, że to prawda. No, uśmiechnę cię. Że tak. Mnie naprawdę kochasz. Magduś, kochana, jesteś moim dobrym duchem. Wiesz, Wer, za którym jest nasza pierwsza rocznica ślubu. Daj spokój, Wery. Jesteś niemożliwy. Nie masz... Jak ja tęsknię za tobą. Jeszcze ktoś zobaczy. Dziękuję panu. Przepraszam panów bardzo, ale ten wal na Lorego już mu go przyrzekła. Czyście go panowie nie widzieli przypadkiem? No i się był tu przed chwilą. Dziękuję bardzo, przepraszam. Proszę bardzo. Mama nie widziała Ksawerego. A co się stało? No, miał ze mną zatańczyć walce i nie wiem, gdzie jest. A, straszna tragedia. No to zatańczysz z nim później. Ale nie wiem, gdzie się podział. Nie bój się, nie zginął. Znajdziesz. Ksawery Mira? To niemożliwe. Nie zna się Miry. Mira tak łatwo nie rezygnuje. Co ty mówisz? Ksawery wyszedł z nim na stara? Tak. Mary? Oh, przepraszam.
awantur. Jesteś w jazdce. Dobry wieczór, pani. Czy mogę dostać pokój? Pokój, a... Tak, pokój? Może być. Tylko pani daruje, ale u nas płaci się z góry. Czy mogłabym na razie do jutra zastawić te perle? To nic nie warte. Ta perła jest fałszywa. Fałszywa? Magduś, odezwij się, Magduś, Magduś, dziecko moje, córeczko, co ci jest, odezwij się, Magduś. Tak. O, Magduś, moja droga, Magduś, chodź.